Siema, może nie mówiłem, ale mój stary to fanatyk Gothica, niezwykły gracz, który gra sobie codziennie po 12 godzin. No co to nie? Tylko prawdziwy fanatyk z krwi i kości. Możecie zapytać dlaczego? Jak byłem mały, to mój stary wkręcił mi i mojej matce, że sąsiad czci śniącego. Czajcie kurwa? Wmawiał mi przez całe dzieciństwo, że Arek spod czwórki specjalnie ojebał się na łyso i wytatuował głowę tylko po to, bo czci jakiegoś boga z gry. Prawda jest taka, że Arek miał raka, a tatuaże pojebały mu się z blizną, którą sam mu kurwa zrobił. Bo tatuś ubzdurał sobie, że nóż kuchenny to uriziel i próbował mu odciąć czaszkę. Ale to dopiero początek. Rodziców mojej matki nazwał szkodnikami. A dlaczego? Bo głosowali na Konfederację, co według niego jest zdradą, a pieniądze, które płacił na prywatne konto Kaczora, to bryłki Rudy i płacił mu je za ochronę i ku chwale partii. Gdy nauczyłem się mówić, mój stary kazał na siebie mówić Gomez. Chociaż bezmienny bardziej by pasował, bo rok po mojej komunii odszedł, mówiąc, że idzie polować na smoki. A na matkę miałem mówić Velaya. Najlepsze to było, jak na mojej komunii założył na siebie firanę i zaczął kurwa przemowę Watrasa z drugiej części tej gry. Nikt nie wiedział, co jest kurwa, ale chuj wie czemu każdy zaczął klaskać, a teściowa popłakała się z wrażenia. Ale myślicie, że oprócz tego przemówienia miał coś wspólnego z magami wody? Nie ma chuja we wsi. Skurwysyn tak jebał, że można go było porównać co najmniej do Wrzoda. A jego czarowanie to były liczne kradzieże. Nawet mój braciszek mi mówił, że jak ojciec był w więzieniu, to podporządkował sobie tam każdego i faktycznie dało się to nazwać stary obóz. Ksywki wiadomo, stary to Gomez. Jego ziomo, który go wprowadził w życie więzienne, to Diego, ten, który wierzył w Koran, to Lester. A o reszcie już nawet nie będę gadał, bo każdego podporządkował sobie tak, żeby ksywki były chociaż podobne do osób z Gothica. Braciak mi mówił, że tatuś kiedyś zorganizował w więzieniu zniszczenie bariery. W skrócie, chcieli wydostać się z więzienia. Skurwysyn dobrze to rozplanował. Pewnego dnia, gdy więzienny przyszedł do celi, Diego wziął koszulkę i go udusił. Wzięli klucz i otworzyli każdą celę. Nikt z tych celi nie wychodził, bo czekali, aż szkodnicy zobaczą zwłoki swojego kolegi i wtedy zaczęła się jazda. Mój stary nawet nauczył walczyć tych idiotów z pierdla jak w więzieniu pod barierą. I najskuteczniejszą techniką było przyblokowanie kogoś przy ścianie i napierdalanie słynne lewo-prawo. I wiecie co? To był sukces. W taki sposób pokonali każdego, a starego ogłosili królem więzienia. Po powrocie ojca do domu, długo nie siedział z nami. Przywitał się, spakował rzeczy i wyszedł. Poszedł szukać przygód. Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału.